Dzień dobry, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj na warsztacie BMW. BMW F10 518D z 2016 roku o oznaczeniu silnika B47. I na co auto do nas trafiło? Wyciągamy właśnie z niego silnik. Przy wymianie oleju okazało się, że mamy wióry w filtrze olejowym. Rozbierzemy go i zobaczymy, czy jest to wina łańcuchów rozrządu, czy jest to wina panewek, tego nie wiemy. Na pewno w filtrze było srebrno i dlatego silnik zostanie wyjęty. Wyciągamy B47, oczywiście w dół. Pomocnik jest na warsztacie, proszę bardzo. Jedziemy, słuchajcie. Używamy do tego takiego stołu użytkowego, który się sprawdza. Oczywiście powoli patrzymy w międzyczasie, czy nic się nie ciągnie, nic się nie obrywa. Jest to bardzo ważne. Widać, że raczej jest wszystko w porządku. Czyli jedziemy, troszkę go do przodu damy. I mamy gościa. Serce wyjęte. Podniesiemy troszeczkę do góry. Ściągam teraz skrzynię biegów, wieszam na stojaku i przystępuję powoli do rozbierania. Najpierw wciągniemy misę, później dobierzemy się do rozrządu, zweryfikujemy, jak wygląda łańcuch rozrządu, czy przypadkiem te wióry nie są od tego, że łańcuch trze nam o budowę rozrządu. Jeżeli tam będzie wszystko w porządku, zaglądamy do panewek. Jak widzicie, silnik z piątki wyjęty. Ściągamy zaraz skrzynię biegów i wieszamy silnik na stojaku. Skrzynia biegów zdemontowana. Zdemontowałem również pokrywę zaworów w celu sprawdzenia rozrządu. Tak. Zdjąłem turbinę. Zaraz to wszystko zdemontuję. Tu przykręcę uchwyt i powieszę ten silnik na stojaku. A co chciałem Wam ciekawego pokazać. Zobaczcie, jak wygląda filtr powietrza. Wygląda tak. Zobaczcie, jak wygląda obudowa filtra powietrza. Wygląda tak. A teraz zobaczcie, moi drodzy widzowie, jak będzie wyglądała turbina, która chodziła na zatkanym i zabrudzonym filtrze powietrza. Zapraszam. Zobaczcie, jak to wygląda. Postrzępione koło kompresji. Czy będzie widać? Widać. Zwrócić uwagę musicie tutaj. To jest wszystko postrzępione, jakby coś się dostawało. I faktycznie tutaj dostawał się brud. Tutaj tak samo wszystko szorstkie, brudne. Dostawał się brud, zderzał się właśnie z tym kołem kompresji i tutaj mamy tego efekt. Postrzępione koło kompresji, turbina do regeneracji. Ale i w dolocie pełno oleju. Na wydechu mamy sucho. Co dalej? Tak jak mówiłem, demontujemy go teraz tutaj z zawieszenia. Wieszam go na wózku. Zaraz zdejmę pokrywę rozrządu. Zdejmiemy tutaj to koło zamachowe, bo rozrząd jest z tyłu w tym silniku. Skontrolujemy, jak wygląda rozrząd. Czy to jest wina łańcucha, który wyciera nam obudowę, czy może wina panewek lub też pękniętego wału, może krzywego wału. To wszystko się za chwilę okaże. Silnik od piątki rozebrany. Mamy go tu. Został już umyty. Niesamowicie czarny w środku. Tu jeszcze ten czarny olej po odwróceniu gdzieś wypływa. Słuchajcie, żeby tak wyglądał jak tu, przejdźmy może z tej strony i pokaż. Żeby ten silnik wyglądał tak jak tu, zużyłem na niego 20 litrów zmywacza. Nie mogłem go doszorować. W końcu się udało. Tu mamy stopy główne wału korbowego i zobaczcie, jak wyglądają panewki. Olej niezmieniany, kupę czasu jeżdżony na jednym oleju, chyba tak jak ten filtr ma 6 lat, tak? Ten powietrza, tak. Chyba i ten olej tak ma.
Klient się upiera, że na bieżąco auto serwisował raz w roku. Wątpię, żeby ktokolwiek wymieniał olej w tym silniku. Wszystko się powycierało. Zobaczcie, ten ręcznik papierowy był biały. Tak? Zobaczcie, jak to wygląda. Co będziemy robili? Mamy zamówione już panewki główne, panewki korbowodowe. Oczywiście do wymiany kompletny rozrząd. Tak? Teraz to wszystko wyczyszczę. Zakładam nowe panewki i zakładamy wał korbowy. Wał korbowy z nowymi panewkami już na miejscu. I zaczynamy skręcać. Co warto wiedzieć w przypadku montażu nowych panewek oraz skręcania wału korbowego? Musicie się zaopatrzyć w nowe śruby, znać momenty dokręcania oraz kolejność dokręcania. Ja Wam tutaj mogę zdradzić, że stopy główne skręcamy w czterech etapach. W pierwszym etapie jest to 25 Nm, później 50 i dwa razy po 60 stopni. A co jest ważne? Ważna jest również kolejność dokręcania. Nie możecie zacząć od brzegu, pojechać do końca, czy od końca do brzegu, ponieważ ten wał będzie Wam się źle układał. Zawsze wszystkie takie elementy, nawet i głowice, kręcimy od środka na zewnątrz. Jest to bardzo ważne. Kręcimy od środka na zewnątrz. Słuchajcie, bierzemy się za dokręcanie. Również dokręcimy zaraz korbowody, gdzie poszły też nowe panewki. Jak widzieliście, wał korbowy już jest skręcony. Co dalej? W misie olejowej w tym silniku był ukręcony gwint korka olejowego. I trzeba się tym zająć. Misa już umyta. Mam ją tu. I w co trzeba się zaopatrzyć, słuchajcie, żeby taki gwint w takiej misie olejowej naprawić i żeby to działało. Są do tego specjalne zestawy, tulejki pod oryginalny korek. Ja nie jestem zwolennikiem wkręcania żadnych tulejek. Jeżeli mamy możliwość założenia większego korka bez tulejki, gwintujemy na korek po prostu. Tu jest M14. Czekajcie, to nie jest to. Już gdzieś go pewnie posiałem. O, proszę bardzo. To jest korek oryginalny od BMW. Tak? Ja mam tutaj taką kolekcję, zobaczcie, bo ja jestem taki zbieracz, kolekcję swoich korków ze skrzyń biegów i z silników. I jeżeli wiemy, przy pomocy sufmiarki mierzymy sobie, że mamy tutaj do czynienia z korkiem M14, to już wiemy, że musimy zastosować, przepraszam, M12, to musimy zastosować korek M14, tak? Ale teraz jeszcze, co jest ważne, z jakim gwintem. I do tego służy taki grzebień. Tak? Korek od Volkswagena ma rozmiar M14. Widać? Mam nadzieję, że widać. Ale tutaj nie jest zwykły metryczny gwint. I teraz przy pomocy takiego grzebienia możecie sobie sprawdzić, z jakim gwintem macie do czynienia, żeby dobrać odpowiedni gwintownik. I patrzymy sobie. Jedyneczka gwint. Czy pokrywa się? Nie pokrywa się. Czy 1,25 skok gwintu będzie się pokrywał? Nasz grzebień nie wchodzi, nie pokrywa się. Słuchajcie, czyli bierzemy półtorówkę. I mamy tutaj gwint M14 razy 1,5. Tak? M14 razy 1,5. Tutaj jak najbardziej ten korek będzie się nadawał. Ścianka jest dosyć gruba i nam to wyda. Rozwiercamy odpowiednim wiertłem. Bierzemy gwintownik M14 razy 1,5 i gwintujemy.
Co jest ważne, równo, bo jak wy krzywo nagwintujecie, nie będzie współosiowości między korkiem a otworem, to będzie cały czas leciało. Parę chwil, słuchajcie, dla was, dla mnie trochę dłużej. I możemy korek wkręcać. Zobaczcie, nagwintowane, koreczek elegancko się wkręca, równiusieńko. I mamy. A teraz wam teraz powiem, dlaczego nie jestem zwolennikiem wkręcania żadnych tulejek naprawczych do miski olejowej. Już wam pokazuję. W BMW nie da rad. Ponieważ odwrócimy sobie teraz miejsce. Mamy tutaj nacięcie. Zobaczcie, nie ma pełnego gwintu. Tędy spływa nam olej. W momencie wkręcenia tulejki, która będzie taka wysoka jak to. Zobaczcie, ile nam tu zostanie oleju. Litr? Pół litra? No niech pół litra. Tak? Niech pół litra. Nigdy nam cały olej nie zejdzie. W momencie, gdy wkręcicie tulejkę nawet na klej i ją tutaj natniecie, jest duże prawdopodobieństwo, że będzie wam spod tulejki leciało, bo tam jest bardzo mało zwoi gwintu na początku. Nie zejdzie wam ten olej, tak? Możecie ją tutaj naciąć. A co się stanie w momencie, gdy ona się odkręci? Słabo. Słabo, dlatego z M12 na M14 niezawodna, stara szkoła na pewno będzie działała. Rozrząd mamy już zamontowany. Zobaczcie, co wchodzi w skład rozrządu. Mamy trzy łańcuchy. Trzeba również pamiętać o łańcuchu pompy olejowej. Oraz trzy koło. Tak, koło nawałek rozrządu, koło pompy paliwowej CR oraz koło pompy oleju. Wszystko jest skręcone zgodnie z książką oraz zsynchronizowane. A co jeszcze zrobiłem? Wymieniłem również uszczelkę, która znajduje się pod przystawką olejową, tak? Oraz chłodnicę oleju, ponieważ były wióry. A jeżeli mamy wióry w układzie olejowym, zawsze, ale to zawsze, wymieniamy chłodnicę oleju. Co jeszcze i co dalej? Słuchajcie, mamy napełniony już układ smarowania olejem. A jak to zrobiłem? Słuchajcie, po montażu przystawki olejowe wraz z chłodnicą olejową i montażu rozrządu wstrzymałem się na chwilę, nie zakładałem łańcucha do pompy oleju. Odwróciłem silnik do góry nogami, zalewałem pompę oleju olejem i kręciłem pompą wkrętarką. A co nam to daje? Takie napełnienie w tym przypadku właśnie układu smarowania olejem. Przede wszystkim jedną rzecz. Unikacie startu silnika na sucho. Nie musicie również męczyć rozrusznika, bo wszystko już jest napełnione. Montujecie, wlewacie olej do misy i możecie palić. Silnik mam już praktycznie poskładany. Mamy zamontowane wtryskiwacze, wyczyszczona pokrywa zaworów oraz wymieniona membrana odmy. Słuchajcie, w tym silniku jest ona dostępna i można ją wymienić. Nie trzeba wymieniać całej pokrywy zaworów. Nie mamy jeszcze kolektora ssącego, ponieważ czekamy na dostawę. On też zostanie założony nowy. Co dalej, słuchajcie? Ściągam go zaraz tutaj z tego wózka, montuję go na wózku z zawieszeniem na stole krzyżowym, później zakładam skrzynię biegów, turbinę po regeneracji i będę zakładał instalację elektryczną. Jak wszystko zamontuję, zakładamy silnik, montujemy do karoserii. Mamy to B47 od BMW w końcu poskładany. Wszystko wróciło na swoje miejsce. Mamy zamontowaną instalację elektryczną. Poddaliśmy regeneracji DPF oraz turbinę. Mamy to tutaj wszystko. Tak? Podjeżdżamy teraz jednostką napędową pod samochód. Unosimy na stole krzyżowym do góry i montujemy silnik. Silnik w FC zamontowany. Przy pomocy stołu krzyżowego siedzi już na swoim miejscu. Opuszczamy stół, teraz wszystko wyczyścimy, odkurzymy
i będziemy powoli uzbrajali instalację elektryczną oraz przewody. Odpowietrzymy układ chłodzenia, zalewamy olejem i pierwsze odpalenie. BMW poskładane, pierwsze odpalenie już było. Zrobiliśmy autem 50 km. Zlewamy olej. Zalane autko było najtańszym olejem 5W30 w celu przepłukania silnika, ponieważ silnik był niesamowicie czarny w środku. Zobaczymy, co zlejemy. Słuchajcie, 50 km. Silnik był myty w środku zmywaczami, jak był rozebrany. Zobaczymy, co zleci. Był niesamowicie czarny, słuchajcie. Jestem ciekawy, jak będzie ten olej wyglądał. Zobaczcie, 50 km smoła. Dlatego spuszczamy. Był to olej zalany w celu przepłukania. Zobaczymy, czy nie ma wiórków żadnych w oleju. Tak. Oczywiście to jest diesel, musicie wziąć też to pod uwagę, że zalanie świeżego oleju do diesla powoduje po jakiejś pracy, że olej jest zaraz czarny. Nie wygląda źle, ale chodźcie, zobaczcie, jak wygląda filtr. Ile w układzie smarowania było jeszcze brudu. Zobaczcie, to wszystko to czarne to jest z tego filtra, te kropki. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Dlatego po 50 km zlewamy olej. A jak wygląda filtr? Czy mamy wióry w filtrze oleju? Nie ma nic. Filtr jest czyściutki. Brudy oczywiście są, bo silnik był, kurde, niesamowicie zawszawiony. Wszystkie serwisy i wszystkie filtry, tak. Aniu, był z którego roku? 18 czy 19? 18. 18. Również filtr paliwowy był z roku 18 albo 19. Mam go tam, możemy zaraz zerknąć. Oryginalny BMW. Czyli możemy przyjąć, że to auto od roku 2019 nie było w ogóle serwisowane, słuchajcie, no bo żadne serwisy nie były wykasowane. Silnik niesamowicie czarny w środku. Filtr powietrza czarny. Filtr paliwa mamy tutaj. Filtr paliwa jest oryginalny BMW i jest z roku 18 również. Tak jak i powietrza, tak? Powietrza też był chyba z 18. Tak. Jest tutaj. Także ostatni serwis. 18 rok. Ostatni serwis możemy przyjąć, że był w 19 roku. Tak. Również serwisy olejowe były niekasowane. Nie było, tak, nie było nic zerowane, nie było nic kasowane. Warto też dodać, że przyciskiem na liczniku od zerowania kilometrów nie idzie usunąć serwisów olejowych w tym samochodzie. Wszystko muszę robić testerem diagnostycznym. Nie wiem dlaczego, a przycisk działa. Nareszcie koniec. Słuchajcie, BMW w końcu poskładane. Umyłem również komorę silnika. Zobaczcie, jak to wszystko pięknie tutaj pod maską teraz wygląda. Wszystko wróciło na swoje miejsce. Jesteśmy już po pierwszej wymianie oleju, którą zrobiliśmy po 50 km, ponieważ ten silnik był niesamowicie czarny w środku. Naklejka od wymiany łańcuchów rozrządu już naklejona. Ania nam zaraz autko odpali. Warto dodać, że te silniki dwulitrowe od BMW chodzą dosyć głośno i nagranie na pewno to wyostrzy, tak? Aniu, odpalamy. Silniczek chodzi bardzo ładnie. Temat uważam za zamknięty. Pozdrawiam wszystkich.